przepiękne jest to słońce. Zobaczcie. Przepiękne. Niedzielny bieg zaliczony, właśnie rzucę sobie spacerkiem do domu, traktuję to jako taki cool down, takie schłodzenie po treningu, żeby to tętno sobie powolutku spadło, a nie żebym się od razu zatrzymał i do domu, więc wolę sobie na spokojnie, żeby to tętno sobie spadło. Jeśli chodzi o dzisiejszy bieg, godzinka 15, bardzo leciutki bieg, tempo widzieliście 6,28 średnio na kilometr, także jestem mega z tego tempa zadowolony. Także było fajnie, średnie tętno było to 130 i tętno maksymalne było to 146, co jest moim progiem tlenowym. Także mega byłem zadowolony z treningu, super się biegało. Do tego miałem ze sobą 15 gram węglowodanów. Przed treningiem zjadłem, chyba tam było 60 około gramów węglowodanów, także naprawdę super, super trening. Idę do domu się troszeczkę porozciągać. A później śniadanko i lecimy z całym dniem. Mamy niedzielę, widzieliście już wcześniej mój trening, było to długie wybieganie, godzinka 15, całkiem fajne tempo, bardzo mi się ten trening podobał, ale do czego ja zmierzam? Tym treningiem dzisiejszym zamykam oficjalnie mój pierwszy tydzień z przygotowań do mojego pierwszego w życiu startu w triatlonie i będzie to połowa dystansu Ironmana, czyli 1,9 pływania, 90 km roweru i do tego 21 km, czyli półmaraton do przebiegnięcia. Limit będzie to 8 godzin na ukończenie i mój start odbędzie się 10 lipca 2022 roku. Także mam ponad 8 miesięcy na przygotowanie. Przez te całe 8 miesięcy współpracuję z trenerem od samego początku do końca moich przygotowań. Będzie to coś naprawdę nowego dla mnie, ponieważ ze wszystkich trzech dyscyplin rower jest ok. W bieganiu czuję się nawet mocny, ale jeśli chodzi o pływanie, to jest coś totalnie nowego dla mnie, więc i pływanie na długie dystanse to jest coś totalnie gdzieś poza moją strefą komfortu, więc będę musiał się przygotować, jeśli chodzi o pływanie i kłaść nacisk na pływanie i na rower, ponieważ na rowerze najdłużej spędzę czasu podczas mojego wyścigu. Jeśli chodzi o bieganie, to tak jak mówię, w bieganiu czuję się mocny. Na ten moment plan treningowy wygląda tak, że mam po dwie sesje z każdej dyscypliny w ciągu tygodnia. Dwie sesje roweru, dwie sesje pływania, dwie sesje biegu i do tego jeszcze dwa razy w tygodniu trening siłowy, gdzie jest to różnie, zależy od tego, jak się czuję, jakie jest moje samopoczucie. Raz będę robił trening na siłowni z obciążeniem, raz będę robił trening w domu, na gumach, z hantlami, z tym, co mam w domu. Po prostu z tego względu, że teraz mam całkiem sporo jednostek treningowych pod inne dyscypliny, to jest priorytet na triatlon przez kolejne 8 miesięcy, a siłownia i treningi siłowe odeszły już na dalszy plan, co nie znaczy, że nie trenuję, cały czas trenuję, minimum 2 treningi w tygodniu, full body workout będą. Także tak wygląda mój plan treningowy
Na ten moment jestem mega, mega podekscytowany, co to się będzie działo przez kolejne 8 miesięcy i nie mogę się już doczekać, co to będzie za 8 miesięcy, jak będę w dniu startu, jak będę oglądał ten filmik, który oglądacie teraz, jak będzie wyglądała moja forma, w jakiej formie będę i także jak zmieni się moje ciało. Co jest, będzie związane z tym projektem, to to, że już w kolejnym filmie zobaczycie wszystkie moje pomiary, czyli moje pomiary pasa, zmierzymy sobie mój poziom tkanki tłuszczowej, zmierzymy sobie moją wagę. Na samym końcu tych przygotowań zmierzymy sobie to wszystko jeszcze raz i zobaczymy, jak zmieniła się moja kompozycja ciała, czy zmienił się poziom tkanki tłuszczowej, jak wygląda waga w tym momencie, jak to wszystko wygląda na zdjęciach. Także taki fajny mega projekt będzie się odbywał. Filmy związane z moimi przygotowaniami będą wpadać na ten kanał co kilka tygodni. Nie będą one co tydzień, ale będą się pojawiały co kilka tygodni. Oczywiście wszystkie filmy będą już co tydzień, ale filmy stricte związane z moimi przygotowaniami będą się pojawiały co kilka tygodni. Może powiedzmy co 2-3 tygodnie będą się one pojawiały. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to miał on na celu zapowiedź nowej serii na tym kanale, więc jeśli dotrwaliście do tego momentu, wielkie dzięki za obejrzenie. Będziemy się już widzieć za tydzień w kolejnym filmie i jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja jestem mega podekscytowany i czekajcie na więcej, bo będzie więcej tego typu filmów, będzie dużo triatlonu, dużo pływania, dużo biegania, dużo roweru. Będziemy nabijać kilometry. Czekajcie na więcej. Także wielkie dzięki i do następnego. Hej!